W jaki sposób korzystamy z wózka Clever? Bardzo prosty proces. Wybieramy jeden z wózków wolnych. Kiedy wózek jest wolny, podświetlony jest w kolorze zielonym, zapraszającym. Do odblokowania wózka potrzebujemy aplikacji. Zakładamy naszą torbę na zakupy na wózek. To jest krok pierwszy. Odblokowujemy wózek poprzez zeskanowanie specjalnego kodu QR w naszej aplikacji i parujemy wózek z naszym telefonem. Wózek mamy odblokowany, co wskazuje kolor niebieski na podświetleniu wózka i możemy zacząć zakupy. Wybieramy produkt, skanujemy go na wbudowanym skanerze, wkładamy do torby. Na wyświetlaczu pokazuje nam się wybrany produkt, jego cena oraz ilość. Skanujemy alkohol. W tym momencie podświetlenie wózka zmieniło się na żółto-pomarańczowe. Jest to informacja dla obsługi sklepu, że któryś z klientów zeskanował produkt zabezpieczony, w tym przypadku alkohol. Wymaga to weryfikacji jego wieku. W dowolnym momencie w trakcie transakcji ktoś z obsługi może podejść i ten wózek odblokować. Mam ochotę kupić trochę pomarańczy. Na ekranie wózka wybieram produkt. Waga się taruje. Wkładam pomarańcze, dostaję informację, ile pomarańczy i ta pozycja jest też dodawana do paragonu. Może weźmiemy sobie jeszcze paprykę. I podobnie. I mamy. Skończyłem moje krótkie zakupy. Pora na płatność. Mamy do wyboru, czy płacimy telefonem bezpośrednio przy urządzeniu, czy wybieramy którąś z kas samoobsługowych. Może pokażemy proces płatnością telefonem. Dostaję na telefon informację, jaka należność jest do zapłacenia. Wybieram jedną z zdefiniowanych przeze mnie kart kredytowych. Zapłaciłem za moje zakupy. Zabieram torbę i wychodzę. Jeżeli z jakiegoś powodu nie posiadam przy sobie karty kredytowej lub nie chcę płacić telefonem, mam też opcję płatności w dowolnej kasie samoobsługowej, która znajduje się w sklepie. Tak jak powiedziałem, podchodzimy do dowolnej kasy samoobsługowej. Wybieramy płatność na kasie samoobsługowej. Parujemy 7092. Nasza transakcja pojawia się na kasie i płacimy standardowo, tak jak to jest w przypadku kas samoobsługowych, kartą, gotówką, telefonem, jakkolwiek jest dla nas wygodniej. I podobnie jak przy płatności telefonem, po prostu zabieramy nasze produkty po opłaceniu i wychodzimy.